Dzień dobry, Julia, przejdź, dzięk ze mną, mega kocik, witaj. Witam, jest tutaj bardzo fajnie, a ty dobrze wyglądasz. Kocik, a powiedz, co ciebie tutaj sprowadza, ponieważ jak wiemy, ostatnio Marek tworzył inną galę i ty, z tego co wiem, byłeś jej częścią. Czy teraz też jesteś częścią Live Game? Tak, jestem też, także będę też, startuję, jestem na konferencji właśnie. Tak, ja wiem, tylko że włodarzem jest typowo Marek. Mam pytanie, czy ty też jesteś pod to podpięty, czy jesteś zawodnikiem? Jestem zawodnikiem, trochę pomagam, bo jestem z Markiem z Żyty i bardzo trudno, żebym nie pomagał. Parę pytań tam pomagałem, parę rzeczy, razem przyjechaliśmy, współpracujemy, wiadomo, ale to jest po prostu, prowadzi tą galę kamerzysta i Marek, tak? Jak? Mówisz, że jesteś zżyty z Markiem i nikt do końca nie ma pewności, czy wy jesteście powiązani, jeżeli chodzi o więzy krwi, czy to jest tylko powiązanie takie, wiesz, typowo przyjacielskie, gdzieś tam się kiedyś spotkaliście? Jesteśmy rodziną. A ze strony kogo? A to już pytanie było tak dużo zadawane, że to jest męczenie konia, także to ogólnie powiem tak, ze strony kogo? Ludzie i tak mają swoje historie na ten temat, po prostu... Jaka jest wasza? Nasza była wykazywana wielokrotnie i ona jest ciągle modernizowana. Myślę, że są ciekawsze tutaj pytania na ten... Możesz mi zadawać, będzie fajnie. Dobrze, a ty często uprawiasz seks? Ja jestem dziennikarką, ja zadaję pytania. Słuchaj, bym był nie gorszym dziennikarzem od ciebie. Dobrze, to możesz być zaraz dziennikarzem na drugim wywiadzie, teraz ja pytam ciebie. Ostatnio była... nie bardzo bym chciała. Jesteś taka wstydliwa? Zadajesz takie pytania, jakby to powiedzieć dosadne, a sama się boisz, tak? Nie, że ci jadę, tylko ogólnie. Ale wiesz, ja zaprosiłam tu ciebie, żeby tobie zadawać pytania, tak? Chciałabym zadać pytanie odnośnie właśnie poprzedniego projektu, który tworzyłeś, współtworzyłeś z Markiem oraz z Meduzą. Co tam poszło nie tak, że to nie wyszło? A tam ogólnie poszły sprawy, chyba powiem tak, żeby nie nakłamać. Ogólnie chyba był problem taki, że każdy miał inny pomysł na ten program. Tak. Duża... wszystkiego połączyć? Każdy miał inny pomysł i ogólnie nie było sędziego, także ogólnie to po prostu, jesteśmy różni. Co to znaczy nie było sędziego, tak jak nie było sędziego na gali Royal Division? Na przykład, to wtedy powiedział tak, słuchaj, to dzisiaj robicie po takiemu, jutro robicie po takiemu. Tam po prostu była duża, duża różnica zdań, ale nie była awantur jakichś czy wojen, tylko po prostu, wiesz, byliśmy różni. To, że na pewno nigdy nie będziemy mogli tworzyć żadnego projektu wspólnie, bo nie jesteśmy spójni. A skąd pomysł, by powrócić do tworzenia z kamerzystą? Nie, to nie jest pomysł, to po prostu jest tak, świat leci, ogólnie podoba mi się to, ja byłem za tym, żeby się Marek, jakby to powiedzieć, pogodził z kamerzystą, a słuchaj, Niemcy strzelali w Polaków i jeżdżą teraz do Niemiec na zakupy, przecież oni, w ogóle ich, jakby to powiedzieć, problemy, to są malusieńkie w porównaniu z tym, co świat robił, tak, także wydaje mi się, że tutaj lepiej się godzić, a kłócić, znam takie zajebiste przysłowie, wam powiem. Lepszy jest byle jaki rozejm, jak zajebista wojna. I to jest petarda w ogóle. Także po prostu uważam, że bardzo ładnie, że to są ludzie na poziomie, bo jeżeli ktoś umie się pogodzić i razem współpracować, myślę, że oni się, prywatnie się jakoś tam nie przyjaźnią, pracują razem, nie mają się na co obrażać, są w miarę twórczy. Na razie jeszcze chyba się nie rozkręcili, bo na razie to dla mnie są jeszcze trochę nudni, ale się rozkręcą. Pytania przygotowali zajebiście. Bardzo profesjonalnie, bardzo starannie. Sam przy tym byłem, więc robili to naprawdę po 7-8 godzin dziennie, się zajmowali tym pytaniami. Wręcz byłem bardzo dobrze, są profesjonalni. Na razie dzisiaj są smutni, tacy, wiesz, nudni byli. Bo mi się nie podobało to, że się tam nie wtrącają w te dyskusje, tylko, wiesz... A jakbyś ty dostał krzesło na środku, taki tron wysunięty do przodu? Nie dopuścił nikogo do tego, wiesz, do słowa, nie? Także... Czemu nie chcieli ciebie jako takiej charakterystycznej postaci, żeby gdzieś tam... Ja nie mam niestety na to czasu, nie? Na pewno przy jakiejś gali wystąpię jako włodarz, ale ogólnie dzisiaj to jestem za mocno zajęty zawodowo. A możesz zdradzić w jakim kontekście? Ponieważ chyba już w Królowych Życia nie bierzesz udziału, tak? No nie biorę, ale ja biorę w wielu projektach. Teraz trenuję do walki, będę w Prime walczył. Przygotowuję się też do różnych innych takich gal, których nie będę mówił, bo jeszcze nie są ogłoszone. Także mam to szczęście, że... Gal freakowych też? Różnych. Powiem tak, nieskromnie mówiąc, mogę co tydzień występować gdzieś. Tylko, że nie wszędzie mam na to czas, bo jakby to powiedzieć, też lubię pieniądze, więc muszę... dobrze zarabiać, a więc muszę się oddawać zawodowo. Po drugie, lubię TikToka i troszeczkę poświęcam czasu na TikToka. Widziałeś mojego TikToka wczorajszego?
Pół miliona ma wyświetleń. Jeszcze nie widziałam, jeszcze nie śledziłam. Pół miliona z 3,5 tysiąca komentarzy i to wynik jest dla mnie średni, może być. W Gucci robię zakupy. Mówisz, że lubisz pieniądze. Ja gdzieś się natknęłam na takie zdanie, chyba je Marek powiedział, nie, że jesteś osobą... Nie, lubię je wydawać, więc muszę je posiadać. Czy ty jesteś osobą, która nie pożyczyłaby bliskiej osobie nawet 10 groszy? Ja rozdaję, a nie pożyczam. Nie ma sensu pożyczać ani 10 groszy, ani 100 zł, to trzeba komuś dać, także to... Czyli nie jesteś osobą, która nie da? Nie, no co ty, ja żyję, kurde, wystawnie. Okej, okay, a czy to jest właśnie ten sposób, żeby zdobywać młode dziewczyny? Wręcz odwrotnie. Nie, no młode dziewczyny to raczej nie chcę tu urazić starszych kobiet. No, czym człowiek starszy, tym bardziej wyrafinowany. Ile ty masz lat? 22. To jak będziesz miała 40, będziesz bardziej wyrafinowana, jak jesteś teraz. Każdy z nas jest troszeczkę wyrafinowany, ale z biegiem czasu to się robi. A później, po 70, włącza się znów odwrotność. Potem taki rozsądek, ta pazerność. Te babcie to se żałują to z automatu. Moja mama też jest chytrzejsza, jest już po 70. A więc ludzie, którzy mają 20 lat czy 25, to oni nie znają rozmiaru pieniądza. Jak są duże pieniądze, jeżeli mówimy o dużych pieniądzach, to... chcą się bawić, chcą mieć fajnego chłopaka, chodzić za rączkę, się przytulać, uprawiać seks. Chłopak ma ładnie wyglądać, chcą się nim chwalić, chcą ciekawie spędzać czas. A dopiero osoby, które nie uprawiają seksu, które są znudzone życiem, to je interesują pieniądze. A czy myślisz, że posiadałbyś te kobiety, które posiadałeś i które posiadasz teraz, gdybyś nie miał takiej gotówki, jaką masz? Tak, na pewno, bo ja jestem, wiesz, bardzo kumaty, mam dużo lat, miałem mnóstwo dziewczyn, mnóstwo. A jak polecasz i właśnie... I powiem tylko jedną rzecz, że ja czuję od razu, nie? Materialistki. Ale mówię, że nie ma małoletnich materialistek. Uważam, że tylko właśnie te osoby dojrzałe, one są zepsute pieniędzmi. Co prawda może nie zepsute, bo to jest nic złego. Niektórzy, jedni lubią sport, drudzy pieniądze, trzeci lubią, nie wiem, się malować, ty się lubisz stroić. Ja się lubię stroić na przykład. To nie ma tutaj, kto jest gorszy, kto jest lepszy. Ten, co się stroi, ten, co jest sportowcem, ten, co lubi pieniądze, niech każdy lubi, co chce. A kto ma większe korzyści? Ty czy te młode dziewczyny? Wiesz co, my się bardzo uzupełniamy, bo ja ogólnie lubię chodzić za rączkę, ja się lubię przytulać, lubię się całować, lubię podglądać moją dziewczynę, więc ogólnie mamy, a ja też uważam, że jestem ciekawą osobą, no dużo co dziewczyn. Ona lubi? Ona lubi to, że no nie ma się kiedy nudzić, nie da rady, my po prostu ogólnie nie wiemy, wczoraj miałem też na dwóch konferencjach. Przygotowałem troszeczkę, pomagałem w tej, także no technicznie jest to niemożliwe, to co mamy jeżeli robić. Jeżeli chodzi o kwestie jutro finansowe. Jutro też idę na Prime. Tak, no zobaczymy, czy się dogadamy z Jankiem, bo Janek chce, żebym schudł 8 kilo. To będzie... W jakim czasie? Prime jest za niecały miesiąc. No, także no ciężko będzie. I tak mało ważę, także będzie mi bardzo ciężko. Ale... Będzie bardzo wychudzony kocik. Tak, a w listopadzie będę też, w listopadzie w Szczecinie będę też na Prime. A co cię zmotywowało do tego, żeby w ogóle podjąć się próby zawalczenia? A bo ja robię wszystko. Robię dobrze TikToka, lubię trenować, może nie tak często, ale lubię sport, wiesz, no kurde, jestem sportowy, no kurwa, nie? Także wiesz, a po drugie nawet mi się to podoba, bo jeżdżę do, nigdy bym nikogo nie zaatakował, nigdy bym się z nikim nie bił, ale jeżdżę do dzikich krajów, więc ta samoobrona mi się nawet, powiem ci, że przydaje, wiesz. Na szczęście na razie nie była potrzebna, ale czuję się bardziej pewnie. A z rzeczy, które teraz wykonujesz, jakbyś miał pozostać przy jednej, jaka by to była? No jednak ja lubię tworzyć, także lubię projektować budynki i wykonywać to. A druga rzecz taka, jeżeli chodzi na luzie, no to... Kurde, lubię tego TikToka. Lubię. On mnie też lubi TikTok, nie? Wiesz, ile ma mój TikTok taki maksymalny? A ty masz TikToka, czy nie? Ja mam, ale nic nie dodaję. A, bo nie umiesz. Bo jakbyś umiała, to no i dodawała. No bo jakbyś nie umiała robić wywiadów, to byś nie robiła. A to dziewczyna ciebie nauczyła, czy ty nauczyłeś dziewczynę? Ona nie robi TikToków. Nie, ona jest w ogóle nieinternetowa. Okay. Czyli w ogóle nie chce ci pokazywać? Nie, ona jej nie oznaczam nawet. Ona nic nie robi. Ona wstawia, prowadzi takie moje jedno konto, moje różne materiały. Czyli jest twoją menadżerką? No nie menadżerką, ale jakimś tam narzędziem moim, bo ona robi, wstawia... Wprowadzę parę moich TikToków, ale nie ten główne moje konto, bo moje główne konto, no to moje TikToki. Ja je sam tworzę, no tam występuję ja na tych TikTokach, ja je wymyślam. Nieraz mi Marek coś pomoże, Marek super montuje, także no i to działa i moje TikToki mają, wiesz, do kilkunastu milionów, nie? Także Marek to jest super. Wspominał jeszcze na ostatnim Prime, że on chce zniknąć z internetu, że on już ma pracę biurową gdzieś tam w takiej swojej sferze. Bo my pracujemy razem, my
50% czasu poświęcamy na pracę zawodową bez internetu, także nie robimy internetu. To znaczy... A skąd ten powrót jego w takim razie? Nie ma powrotu, on nigdy nie zerwał tego. Znaczy gdzieś tam, wiesz, się schował i powiedział, że nie chce. I tak robi mało, bo ogólnie to obydwoje robimy mało. Jakbyśmy robili pełną parą, byśmy nie pracowali zawodowo, no to byłoby nas wszędzie za dużo. A czy ty uważasz, że Marek bez kamerzysty by nie istniał na ten moment, jeżeli by nie wrócili do współpracy? Oni nie mają żadnego znaczenia, czy są razem, czy są osobno. Wydaje mi się, że się uzupełniają. Głupie by to było, żeby czegoś nie robili, ale myślę, że i tak, no, znaczy myślę, wiem o tym, 90% czasu zawodowo osobno spędzają, także to jest po prostu... Fajny pomysł, wydaje mi się. Zresztą myślałem, że będzie większy wow, że oni zarazem robią, może się rozkręcą, ale ogólnie to no, pytania przygotowali zajebiście. A wiem, że osobiście je przygotowali je naprawdę super, bo się naprawdę tego fajnie słucha. Nawet jak skończę wywiad, to jeszcze tam wrócę posłuchać. To już cię puszczam, dziękuję bardzo za rozmowę. I do zobaczenia jutro. No, na razie, pa.